bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szabla obierzemy. Nasz marsz do Rosji, z ziemi moskiej do Polski, za twoim szczerbolem złączył się z narodem. Nasz marsz do Rosji, z ziemi moskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Nasz marsz dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Proszę o zabranie głosu dyrektor szkoły Elżbietę Zofię Wieczorem. Serdecznie Państwa witam na dzisiejszej uroczystości. Uroczystości 20-lecia Liceum Plastycznego w Zespole Żył Ekonomicznych i święta wszystkich pracowników oświaty powiatu mińskiego. Pozwólcie Państwo, że przywitam wszystkich Państwa razem, ale niektórych szczególnie. Serdecznie witam reprezentanta Ministerstwa Edukacji Narodowej, naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, panią Jadwigę Paradę. Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim Leszka Celeja. Starostę Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. Wicestarostę Mińskiego Krzysztofa Płochockiego. Serdecznie witam przewodniczącego Rady Powiatu Mirosława Krusiewicza, członka zarządu powiatu mińskiego Henryka Józefa Księżopolskiego, radnych powiatu mińskiego, radnych Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na czele z przewodniczącym Danielem Milewskim,
Serdecznie witam proboszcza parafii Kościoła Starokatolickiego Mariabitu w Mińsku Mazowieckim Jana Opalę. Burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego. Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Emilię Piotrkowicz. Serdecznie witam przedstawicieli służb mundurowych, komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, jego zastępcę, majora Hachnowskiego. Komendanta Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim reprezentuje zastępca pana Roberta Kokoszka, ale przepraszam, nie mam podanego nazwiska, także nie przedstawię pana z nazwiska. Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Jarosława Pfnala. Serdecznie witam dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej, Wenantego Macieja Domagałę, osoby, która reprezentuje. Serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, Gimnazjum i Liceum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej Jadwigę Ostrowską-Dźwigałę. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 imienia Kazimierza Wielkiego Małgorzatę Beczek. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim Jeraszewską Danutę. Dyrektora Zespołu Szkół imienia Marii Kiry Skłodowskiej. Krystynę Milewską. Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 imienia Powstańców Warszawy Tomasza Płochockiego. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Joannę Kowalską. Dyrektor Zespołu Szkół imienia Adama Mickiewicza w Mrozach Mariannę Bogusz. Dyrektora Zespołu Szkół w Sulejówku Teresę Rek. Dyrektora Zespołu Szkół imienia Hipolity Kazimierza Gnoiński w Siennicy Małgorzatę Podstawkę. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim Edytę Ludwiniak. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku Annę Padzik. Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza Korczaka, Marię Ostaszewską. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych imienia Janiny Porazińskiej w Ignacowie, Janinę Brzeszkiewicz. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości dyrektorów zespołów ekonomicznych, którzy wcześniej kierowali tą szkołą. Serdecznie witam pana Franciszka Karkosę. Serdecznie witam pana dyrektora Stefana Stępnickiego. Serdecznie witam panią Hannę Markowską, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. Prezes Fundacji Być Więcej Monikę Gawryluk. Prezesa Fundacji imienia Andriolego Roberta Lewandowskiego. Witam także przedstawicieli absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych reprezentujących lub absolwentów ekonom. Serdecznie witam nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych, wszystkich nauczycieli reprezentujących Szkoły Powiatu Mińskiego. Serdecznie witam młodzież i wszystkich państwa razem.
Oczywiście bardzo serdecznie witam przedstawicieli prasy miejskiej. Pragnę powitać, no może ogólnie, prawda? Witam także przedstawicieli firm, które nam pomagają realizować różne zadania i przedsięwzięcia. Przepraszam. Serdecznie witam prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim Stanisława Mejszutowicza. Powiem Państwu tak, żeby człowiek nie miał się starał. Zawsze się niestety zdarzy, że się o kimś zapomni, ale bardzo przepraszam. To nie było zapomnienie, tylko chwila no, takich emocji. Drodzy Państwo, dzisiejsza uroczystość, dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny. 20-lecie Liceum Plastycznego, zanim o tym powiem, to trochę za mało. Chciałabym wspomnieć o początkach. Nasz zespół szkół ekonomicznych, a właściwie szkoła, która dała początek temu zespołowi, ma już ponad 90 lat. Mimo, że to było kształcenie o charakterze ekonomicznym, handlowym, to jednak gdzieś po drodze ktoś nie zapomniał o tym, że potrzeba czasów, które były, spowodowała powstanie nowej szkoły, nowego kierunku. Było zapotrzebowanie na specjalistów od reklamy. I tak powstała szkoła, roczna szkoła pomaturalna w 1964 roku. Właśnie szkoła pomaturalna dekoratorstwa i reklamy, która trwała krótko, bo w 1967 roku powstała na jej miejsce nowa, dwuletnia pomaturalna szkoła reklamy, która trwała dość długo funkcjonowała, była wyjątkowa, jedyna w Polsce, która kształciła właśnie specjalistów w tej dziedzinie. No właśnie, jak tutaj nie powiedzieć o czymś, co uważam, że jest bardzo ważne, o zmianach. Każda organizacja, a szkoła jest organizacją, podlega zmianom. Zmiany kreuje środowisko, otoczenie, ale kreuje też sama jednostka. Owszem, my boimy się zmian. To jest wpisane w naszą naturę. Człowiek woli sytuację taką, która jest mu znana. Wie, czego może się spodziewać. Każda zmiana wywołuje emocje, bo my nie wiemy, jakie będą tego efekty, jakie będą skutki. Okazało się, że powołanie tych szkół przyniosło bardzo dobre rezultaty, bo na podbudowie tej szkoły powołane zostało dzięki inicjatywie i staraniom ówczesnego dyrektora, pana Stefana Stępniewskiego, Liceum Sztuk Plastycznych 5-letnie, które funkcjonowało do roku 2002. Potem zostało przekształcone w 4-letnie Liceum Plastyczne, które trwa do dzisiaj. I tak, proszę Państwa, króciutko historia, dlaczego w ekonomię, który kojarzony jest z kształceniem ekonomicznym, mamy szkołę plastyczną. Przez 20 lat mury szkoły opuściło wielu absolwentów. Rozproszyli się po całym świecie. Są uznanymi artystami, prowadzą własny biznes, pracują w różnych instytucjach, zajmują się edukacją. Ale w naszej szkole zostawili swój ślad, który można zobaczyć w postaci prac, które są w świetlicy szkolnej. Zapraszam Państwa, można obejrzeć wystawę. Są na plakatach, są właściwie na każdym kroku. I to jest właśnie piękne, że ta młodzież, ta nasza młodzież zostawia właśnie swój ślad, trwały ślad. My ich kształtując, starając się, czy wtedy, czy dzisiaj, biorąc pod uwagę różne czasy, bo czasy są jakie są, ale zawsze trzeba temu młodemu człowiekowi pokazać, co w życiu jest ważne i pomóc wybrać właściwy kierunek swojego życia. Pomóc rozwijać swój talent. A właśnie nasza szkoła rozwija te talenty, różne talenty, nie tylko artystyczne. Bo liceum plastyczne to nie tylko kształcenie artystyczne, to również kształcenie ogólnokształcące. Sukcesy, rezultaty mamy bardzo dobre. I pomagamy tej młodzieży wybrać właściwą drogę. Wydarzenia jubileuszowe skłoniły nas do wielu działań. To święto rozpoczęliśmy już wcześniej, wiosną. Odbył się wernisaż prac artystycznych naszych nauczycieli w Miejskim Domu Kultury 12 kwietnia.
13 kwietnia mieliśmy wernisaż prac dyplomowych tegorocznych absolwentów. Podjęliśmy starania o nadanie szkole imienia i wielokrotnie pojawiało się nazwisko Andriolego, człowieka, który był związany z ziemią mińską. Przybył tutaj po trudach swojego życia, ponieważ był nie tylko artystą, ilustratorem, ale przede wszystkim był patriotą. Brał udział w powstaniu styczniowym, został zesłany do łagrów, na Syberię. Dzięki łaskawości ówczesnego cara mógł wrócić do Polski i tutaj kupił majątek, tutaj osiadł. Tutaj tak naprawdę rozpoczął nowy rozdział swego życia. Tutaj w Józefowie, w Otwocku, w Kałuszynie, w Karczewie też zostawił swój ślad, tak jak zostawiają nasi absolwenci, nasi uczniowie. I mamy kolejne wydarzenie, właśnie nadanie szkole imienia Elwiro Michała Andriolego. Przy okazji jubileuszu cóż innego pozostaje? Pozostaje tylko dziękować. Dziękować tym, którzy kiedyś podjęli odpowiednie decyzje i którzy dzisiaj pomagają, aby szkoła mogła rozwijać się i funkcjonować. Tak jak mówiłam, czas kreuje pewne zmiany. Dzisiaj Liceum Plastyczne wykorzystuje właśnie też nowe możliwości, nowe techniki komputerowe, programy, które im potem przydają się w wykonywanej pracy. Mamy nowoczesną pracownię rzeźby, gdzie młodzież może realizować swoje zamierzenia, kształtować swoje umiejętności. I za to też dzisiaj dziękuję. Chciałabym, żeby nasza młodzież zawsze, nie tylko z okazji 20-lecia, nie z okazji jubileuszu, z okazji święta, zawsze pamiętała o tym, że w szkole zostawia swój właśnie trwały ślad, że zawsze możemy im pomóc realizować te marzenia, rozwijać ten talent i zawsze zapraszamy ich do nas po to, żeby powiedzieli o sobie, co u nich słychać, jak sobie radzą w dorosłym życiu i zawsze mogli być u nas i być częścią każdej szkoły, częścią każdego działania, każdego przedsięwzięcia. Ponieważ no, mamy to święto edukacji, jesteśmy wszyscy pracownikami oświaty. Z tego miejsca też wszystkim nauczycielom mojej szkoły, wszystkim reprezentującym szkoły powiatu mińskiego, chciałabym życzyć przede wszystkim zdrowia, bo ono jest potrzebne, żeby móc realizować swoje zadania i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Dziękuję. Historia Liceum Plastycznego imienia Elwiro Michała Andriolego w Mińsku Mazowieckim. 1 września 1992 roku z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych pana Stefana Stępniewskiego utworzono Liceum Sztuk Plastycznych w Mińsku Mazowieckim. Akt założycielski podpisano dnia 31 sierpnia 1992 roku. Szkoła rozpoczęła funkcjonowanie w Zespole Szkół Ekonomicznych, ponieważ istniały tu tradycje kształcenia artystycznego. Początki sięgają 1964 roku, kiedy przyniesiono z Piły do Zespołu Szkół Ekonomicznych po maturalną roczną szkołę dekoratorstwa i reklamy. Była to jedyna szkoła, taka szkoła w Polsce, ciesząca się dużą popularnością, która po 3 latach została przekształcona w 2-letnią szkołę reklamy. 1 września 1992 roku grupa 30 uczniów usłyszała pierwszy dzwonek w nowej szkole. Zmiany organizacyjne wkroczyły w życie szkoły w 2002 roku, kiedy 5-letnie Liceum Sztuk Plastycznych od specjalności wystawiennictwo ostatni raz opuścili absolwenci. Od września 2002 roku funkcjonowanie rozpoczęło 4-letnie Liceum Plastyczne o specjalności reklama wizualna. Pierwsi nauczyciele przedmiotów artystycznych: Grażyna Wachowicz, Jadwiga Bajorek, Władysława Grabowska, Anna Ambrosz,
Andrzej Sołtysiuk. Coroczne wystawy prac dyplomowych w Galerii Zielonego Korytarza na parterze szkoły znakomicie reklamowały szkołę i dokonania jej uczniów. Prace naszych uczniów poznali mieszkańcy Mińsko-Mazowieckiego i okolic. Bardzo wiele prac zostało przekazanych do szkół podstawowych, przedszkoli oraz urzędów. Bardzo dobrze układa się współpraca z środowiskiem lokalnym, na rzecz którego Młodzież Liceum Plastycznego pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów artystycznych wykonywała oprawę plastyczną licznych imprez kulturalnych i społecznych na terenie powiatu mińskiego. Stąd podziękowania od starosty mińskiego, Fundacji Andriolego, Muzeum Ziemi Mińskiej, Stowarzyszenia Żandar, PTTK i ZNP w Mińsku Mazowieckim. Szkoła ma duże osiągnięcia w działalności charytatywnej. Współpracuje z Mazowieckim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Krok Dalej. Wykonano liczne prace na rzecz dziecięcych oddziałów szpitalnych, przedszkoli, szkół podstawowych. Przez 20 lat istnienia szkoła brał udział w imprezach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej i wielu innych. Uczniowie odnosili liczne sukcesy w imprezach, przeglądach, plenerach, konkursach plastycznych. Między innymi Piotr Kisielewski otrzymał nagrodę specjalną na 14. Ogólnopolskim Plenerze Malarskim Jeżów 2007 ufundowaną przez dziekana Wydziału Grafiki ASP w Krakowie i nagrodę specjalną od artysty malarza Teresy Szafrańskiej. Beata Wąsowska, drugie miejsce w 1994 roku w ogólnopolskim konkursie na plakat o tematyce AIDS. Ewelina Sikora i Grzegorz Soszyński, trzecie miejsce w roku 1996 w konkursie plastycznym regionu Mazowsza Polska Moja Ojczyzna. Mariusz Warzywoda, pierwsze miejsce w roku 2001 w wojewódzkim konkursie wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana kardynała Wyszyńskiego na granie tysiącleci. Beata Włodarek, pierwsze miejsce w roku 2004 w ogólnopolskim konkursie autoportret inspirowanym twórczością Olgi Boznańskiej. Kinga Krug, drugie miejsce w roku 2004 w ogólnopolskim konkursie plastycznym imienia Elwiry Michała Andriolego Śladami naszej kultury. Julia Bydnarczyk, pierwsze miejsce w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Alina Mackiewicz, trzecie miejsce w kategorii rysunków w 2009 roku w makroregionalnym przeglądzie prac z rysunku malarstwa i rzeźby. Michał Sulej, pierwsze miejsce w 2009 roku w wojewódzkim konkursie na komiks Człowiek najlepsza inwestycja. Justyna Piesak, pierwsze miejsce w 2011 roku w ogólnopolskim konkursie fotograficznym Mazowsze Bliskie Sercu. Dwudziestolecie to bardzo twórczy okres w działalności miejskiego plastyka, do czego bardzo przyczynili się absolwenci, których prace dyplomowe szczególnie zapisały się w pamięci wszystkich. Z wielką przyjemnością wspominamy prace dyplomowe Katarzyny Artwicht, Agnieszki Majewskiej, Sylwii Siurek, Julii Łukasiuk, Karoliny Stułki, Małgorzaty Jarosińskiej, Marleny Rytel, Ramony Żołądek, Piotra Matowska, Piotra Kisielewskiego, Katarzyny Bakuły, Katarzyny Piotrowskiej, Alicji Mackiewicz i Dali Kułak. To tylko kilka nazwisk z bardzo licznej grupy absolwentów, którzy opuścili jej mury. W roku szkolnym 2011-2012 podjęto szereg działań mających na celu przybliżenie społeczności szkolnej sylwetki Elwiry Michała Andriolego. Ten wybitny malarz, artysta, architekt został wybrany przez uczniów Liceum Plastycznego na patrona szkoły. W związku z tym zorganizowano wiele konkursów szkolnych dla młodych artystów, m.in. konkurs rysunkowo-malarski, konkurs fotograficzny z historii sztuki Świdermajera od do dnia dzisiejszego na terenie Mińska Mazowieckiego.
Młodzi artyści wędrowali szlakiem Andriolego, przygotowując materiał fotograficzny o architekturze Świdermajera. Tematyką zorganizowanego w szkole w 2011 roku Wojewódzkiego Konkursu Ilustratorskiego ilustracji do dzieła Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. Uczniowie włączyli się w obchody roku Andriolego w naszym regionie. Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych istnieje od września 1947 roku. Początkowo na jego potrzeby wyznaczono 2 sale lekcyjne i 2 małe pokoiki w budynku szkolnym. Obecnie internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Posiada bazę mieszkaniową dla 80 osób według norm 5 m2 na jednego mieszkańca. Jest placówką koedukacyjną. Po zapewnieniu zakwaterowania wszystkim chętnym do zamieszkania uczniom szkoły macierzystej wolne miejsca udostępniane są młodzieży z innych szkół. Internat dysponuje 20 sypialniami, podręczną biblioteczką, świetlicą z telewizorem, pokojem cichej nauki, kuchenką, pralnią oraz pracownią plastyczną. W 2012-2013 roku otwiera się nowy rozdział w życiu szkoły, która otrzyma imię Elwiro Michała Andriolego, artysty ściśle związanego z Mazowszem. To wydarzenie uświetni obchody 20-lecia Liceum Plastycznego w Mińsku Mazowieckim, które planowane są 12 października i połączone z Powiatowym Dniem Edukacji Narodowej. Prezentację wykonały Monika Jagielska i Kamila Kostelnik, uczennice klasy drugiej Liceum Plastycznego. Dziękujemy. Czas poznać wybranego przez nas patrona, którego imię otrzyma nasza szkoła. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez uczniów Liceum Plastycznego i wysłuchania fragmentów utworów literackich przygotowanych pod kierunkiem pani Agnieszki Śledzielskiej i Ewy Łodygi. Elwiro Michał Andrioli, polski rysownik, ilustrator i malarz, przedstawiciel romantyzmu. Elwiro Michał Andrioli urodził się 14 listopada 1836 w Wilnie. Był synem Franciszka z pochodzenia Włocha, rzeźbiarza osiadłego w Wilnie, kapitana wojsk napoleońskich. W latach 1855-1858 studiował w Moskiewskiej Szkole Malarstwa i Rzeźby oraz Carskiej Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu, a od 1861 w Akademii Świętego Łukasza w Rzymie. Andrioli brał udział w powstaniu styczniowym w oddziale Ludwika Narbuta, którym walczył do 5 maja 1863 roku, do dnia bohaterskiej śmierci dowódcy. Po klęsce powstania styczniowego Andrioli ukrywał się pod nazwiskiem Malinowski, a następnie Brzozowski. W październiku 1863 roku został aresztowany. Dnia 1 lutego 1864 roku artysta uciekł z carskiego więzienia i przez Wilno, Rygę i Kopenhagę przedostał się do Londynu, a następnie w czerwcu dotarł do Paryża. Do kraju wrócił jako emisariusz Komitetu Emigracji Polskiej. W 1866 roku został zdradzony, aresztowany i osądzony, a następnie zesłany do Wiatki w środkowej Rosji. Ułaskawiony w 1871 roku przyjechał do Warszawy. W 1873 roku zakupił ziemię i zamieszkał w Sasinowie koło Nowomińska w granicach dzisiejszego Mińska Mazowieckiego. W 1871 roku proboszcz parafii nowomińskiej pobłogosławił związek małżeński Elwiro Michała Andriolego z Natalią Heleną Tarnowską. W 1878 roku zmarła półtora roczna córeczka, a następnie matka artysty.
tym roku także Andrioli uległ urokowi Doliny Świdrak i zmienił miejsce zamieszkania. W lutym 1880 roku Andrioli kupił część folwarku Anielin po obu brzegach rzeki Świder, w granicach dzisiejszego Otwocka i Józefowa, któremu nadał nazwę Brzegi. Andrioli zapoczątkował w architekturze styl nadświdrzański, dziś znany jako Świdermajer. Jest to styl drewnianej architektury letniskowej pod Warszawą, powstającej na przełomie XIX i XX wieku na tzw. linii Otwockiej, w miejscowościach znajdujących się w pobliżu Otwocka. Andrioli pracował jako ilustrator czasopism, między innymi tygodnika ilustrowanego oraz utworów literackich. Z licznych wycieczek po kraju tworzył cykle rysunkowe przedstawiające zabytki ludowe, zwyczaje, życie wiejskich dworów i sceny obyczajowe. Styl Andriolego cechuje romantyczna staroświeckość, fantazja i zagmatwana nerwowa kreska. W swojej posiadłości nad Świdrem wybudował według własnego projektu kilkanaście domów na wynajem dla letnich gości. W 1883 roku wybudowana osada otrzymała nazwę Brzegi. Malował również obrazy m.in. dla kościołów w Karczewie, Kałuszynie, Nowogrodzie, katedry w Kownie. Szczególnie znane są jego ilustracje do Pana Tadeusza oraz Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza, wykonane w latach 1879-1882. W latach 1883-1886 Andrioli pracował w Paryżu, wykonując ilustracje m.in. do dzieł Szekspira i powieści J.F. Coopera. Czy ktoś Zosi poradził wyjść w takiej sukience? Czy instynktem wiedziała? Bo dziewczyna zgadnie zawsze instynktem, co jej do twarzy przypadnie. Dosyć, że Zosia pierwszy raz dziś z rana była od Telimeny za ubór łajana. Nie chcąc modnego stroju, aż wymogła płaczem, że ją tak zostawiono w stroju prostaczym. Spódniczkę miała długą, białą, sukienkę krótką, z zielonego kamlotu, z różową obwódką. Gorset także zielony, różowymi wstęgi, od łona aż do szyi, sznurowany w pręgi. Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą, stroją struny na nowo i próbując brzęczą. Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. Spuścił je, zrazu bijąc taktem triumfalnym. Potem gęściej siekł struny jak deszczem nawalnym. Dziwią się wszyscy, lecz to była tylko próba, bo wnet przerwał i w górę podniósł drążki oba. Znowu gra, już drżą drążki tak lekkimi ruchy, jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy. Wydają ciche, ledwie słyszalne brzmienia, mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając natchnienia. Spojrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył, zniósł ręce, spuścił naraz, w dwa drążki uderzył. Zdumieli się słuchacze. Razem ze strun wiela buchnął dźwięk, jak gdyby cała jęczarska kapela. Na ten czas wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli. Długi, centkowaty, kręty jak wąż boa. Oburącz do ust go przycisnął, wzdął policzki jak banie, w oczach krwią zabłysnął. Zasunął w pół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha i do płuc wysłał z niego cały zapas ducha. I zagrał. Róg jak wicher niewstrzymanym dechem niesie w puszczę muzykę i podwaja echem. Umilkli strzelce, stali szczwacze zadziwieni mocą, czystością, dziwną harmonią pieni. Starzec cały kunsz, którym niegdyś w lasach słynął, jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął. Napełnił wnet
ożywił knieje i dąbrowy, jakby psiarnie w nie wpuścił i rozpoczął łowy. Bo w graniu była łowów historia krótka, zrazu odzew dźwięczący, rześki, to pobudka. Potem jęki po jękach skomlął, to psów granie, a gdzie niegdzie ton twardszy jak grzmot, to strzelanie. Tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Imienia Elwiry Michała Andriolego działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i regionalnej. W kwietniu 1893 roku z powodu złego stanu zdrowia Andrioli przyjechał do sanatorium na Męczowie, gdzie zmarł 23 sierpnia. Teraz nastąpi uroczyste nadanie imienia. Bardzo prosimy przewodniczącego Rady Powiatu Mińskiego Mirosława Krusiewicza, chrzestnych szkoły, którymi są pan dyrektor Stefan Stępniewski, który kierował liceum plastycznym od początku, to jest 1992 roku do 2008, i starostę mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. Prosimy również dyrektor szkoły Elżbietę Zofię Wieczorek. Szanowni zebrani, przeczytam uchwałę Rady Powiatu z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie nadania imienia Liceum Plastycznemu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Ulica Kaśkowskiego 18. Na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, paragraf 1. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Liceum Plastycznemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, ulica Kaśkowskiego 18, nadaje się imię Elwiro Michała Andriolego. Paragraf drugi. W zakresie określonym w paragrafie pierwszym zmianie ulega akt założycielski Liceum Plastycznego, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mińskiego i dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku, podpisano przewodniczący Rady Powiatu
Mirosław Krusiewicz. Poproszę teraz pana starostę Jana Antoniego Tarczyńskiego o przedstawienie, przeczytanie aktu założycielskiego. Akt założycielski. Na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułu 5 ustęp 2 punkt 1, artykułu 58 ustęp 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje. Z dniem 1 września 2012 roku akt założycielski plastycznego Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim otrzymuje brzmienie: Liceum Plastyczne imienia Elwiro Michała Androliego, ulica Zygmunta Kazikowskiego 18, 05300 Mińsk Mazowiecki. Mińsk Mazowiecki dnia 23 maja 2012 roku podpisał przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Krusiewicz. Szanowna Pani Dyrektor, Szanowna Rado Pedagogiczna, droga młodzieży, przyjmijcie w imieniu władz samorządowych Powiatu Mińskiego, Rady Powiatu Mińskiego, starosty, zarządu najserdeczniejsze słowa uznania. Od dzisiaj nosicie imię wspaniałego człowieka, chciałoby się powiedzieć Polaka, patrioty, o nieco może nie polsko brzmiącym nazwisku, ale jak z historii tutaj przedstawionej mogliśmy odczytać, mogliśmy się dowiedzieć. Wspaniałego człowieka, który walczył w obronie polskości, był zesłańcem, uciekał. Wspaniałego ilustratora, który wpisał się na trwałe w dzieje naszej historii, w historię Powiatu Mińskiego i całej tej okolicy. Wielkie słowa uznania za pomysł lepszego imienia dla takiej szkoły, dla Liceum Plastycznego, chyba wybrać nie można było. Proszę przyjąć gratulacje od całej Rady Powiatu Mińskiego. Ze środka.
Kłoszka, jego towarzyszy trzeba wyciągnąć. Od rozkładawca na dziękuję bardzo. Zapraszam pana starostwa miejskiego Andrzeja Rosińskiego. Proszę mnie chwalić. Bardzo dziękuję. Zapraszam panią Agnieszkę Karną, co to będzie przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Pokonaliści. Bardzo państwu dziękuję. Zapraszam do wspólnego zdjęcia przed konkretną tradycją Nowa Odsłonie. Zapraszam. Panie przewodniczący. Już kolega tutaj jest. Ten napis jeszcze. Antoniego Jana Tarczyńskiego. W naszym mińskim powiecie jest wiele bardzo dobrych zwyczajów, wiele pięknych tradycji, wiele bardzo dobrych praktyk. Z całą pewnością należą do nich obchody Dnia Nauczyciela, które organizowane są co roku w innej szkole, w innej placówce oświatowo-wychowawczej i połączone zazwyczaj z jubileuszem szkoły. W roku bieżącym spotykamy się w Zespole Szkół Ekonomicznych, a dokładnie w Liceum Plastycznym wchodzącym w skład tego zespołu, które to liceum świętuje jubileusz 20-lecia, o czym już dowiedzieliśmy się i otrzymało imię Elwiro Michała Androliego. Zatem powody do świętowania w tym miejscu są oczywiście znakomite. I jak zapewne państwo zauważyli, zasada, którą przyjęliśmy kilka lat temu, zostaje również tutaj zachowana. Szanowni zebrani, dzisiejsze święto jest doskonałą okazją do tego, aby przekazać kilka informacji dotyczących oświaty z poziomu prowadzonej przez powiat miński, z tego właśnie poziomu powiatowego. Aktualnie powiat miński prowadzi 11 placówek oświatowych, w których naukę pobiera około 5,5 tysiąca uczniów i słuchaczy. Najwięcej uczniów, bo ponad 40% uczęszcza do technikum, blisko 35% to uczniowie liceów ogólnokształcącego. Również zasadnicze szkoły zawodowe, które są w naszych placówkach, cieszą się dużą popularnością i z tej ogólnej liczby blisko 18% uczniów to właśnie uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. Podaję te proporcje, te liczby jako przykład proporcji pewnych w kierunkach kształcenia, które powinny odpowiadać zapotrzebowaniu i wyzwaniom rynku pracy. I wydaje się, że na dzisiaj tak to powinno się kształtować. Jak będzie w przyszłości, to oczywiście czas pokaże. W szkołach prowadzonych przez powiat miński zatrudnionych jest blisko 600 nauczycieli, znakomicie przygotowanych do wykonywania swoich zawodów. Blisko połowa z nich to nauczyciele dyplomowani. Około 30% nauczyciele mianowani i
prawie 18% to nauczyciele kontraktowi. Nasi nauczyciele, tak jak powiedziałem, to wysoko wykwalifikowani specjaliści w różnych dziedzinach, którzy znakomicie potrafią przekazywać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje umiejętności uczniom, którzy wybrali nasze szkoły. Nauczycieli w wypełnianiu tej pięknej misji wspomagają, oczywiście wspierają pracownicy administracji i obsługi, których w naszych placówkach jest zatrudniony blisko 200 osób. W dniu dzisiejszym koleżanki i koledzy, drodzy pracownicy placówek oświatowych z powiatu mińskiego, to wasze święto. I z okazji tego święta w imieniu władz powiatu mińskiego, w imieniu własnym, bardzo proszę, abyście przyjęli życzenia. Życzenia i podziękowania. Życzenia przede wszystkim wytrwałości w tym, co czynicie. Życzenia, aby praca, wasza służba, którą wykonujecie, dostarczała wam wiele satysfakcji. Przede wszystkim u tych, których wychowujecie i kształcicie. Życzę wam wielu sukcesów w tej niełatwej pracy, a doskonale wielu z was wie, że znam ją bardzo dobrze. Życzę pomyślności w życiu osobistym. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję wam za każdą chwilę, którą poświęcacie w kształtowaniu postaw młodych mieszkańców naszego powiatu i tych, którzy są spoza naszego powiatu, a zdecydowali się kształcić w naszych placówkach. Gratuluję wam wszystkich sukcesów, których jest naprawdę bardzo dużo. Gratuluję znakomitych wyników. Dzięki waszej pracy i pracy waszych uczniów nasz powiat w wielu rankingach, w wielu klasyfikacjach, w wielu konkursach plasuje się na czołowych miejscach w naszym mazowieckim województwie. Mówię tu oczywiście o olimpiadach przedmiotowych. Doskonale wiemy, ile mamy tutaj osiągnięć. Mówię również o wynikach osiąganych przez sportowców, którzy są uczniami naszych placówek. Ale mówię przede wszystkim o tym, jakie wyniki wiele naszych placówek osiąga w sprawdzianach i egzaminach, w tym egzaminach maturalnych. Dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki waszym inicjatywom w naszych placówkach realizowanych jest cały szereg bardzo ciekawych projektów, które są dofinansowane ze środków unijnych, a które w znakomity sposób uzupełniają treści programowe, uzupełniają to zapotrzebowanie, które jest, odpowiadają na zapotrzebowanie, które jest wśród uczniów. W minionym roku szkolnym, roku 2011-2012, w naszych placówkach realizowanych było 5 projektów, której wartość przekracza 7 milionów złotych. Oczywiście przy wsparciu, tak jak powiedziałem, środków unijnych. Jest wiele bardzo cennych inicjatyw. Po to wszystko, aby oferta, którą nasze placówki przedstawiają, chociażby na corocznie organizowanych giełdach szkół ponadgimnazjalnych, były atrakcyjne, żeby te oferty
przyciągały uczniów do naszych szkół i żeby no, później były oczywiście i są realizowane. Mówię o tych programach, o tych działaniach, których celem jest pozyskanie środków zewnętrznych w dniu świątecznym, ale nie trudno znaleźć tego przyczynę. Zapewne Państwo domyślają się, że chciałoby się mocno i wyraźnie powiedzieć, że kwoty subwencji oświatowej, które otrzymujemy, są dużo, dużo niewystarczające w stosunku do potrzeb, które w naszych placówkach występują. Jeżeli do tego dołożymy sytuację, trudną sytuację demograficzną, to oczywistym jest, że przed władzami powiatu mińskiego, przed dyrektorami naszych placówek, przed nami wszystkimi niełatwe zadanie racjonalizacji sieci szkół i takiej konstrukcji tej sieci, aby z jednej strony były jak najlepsze warunki do nauki, do pracy, a z drugiej strony, żeby zasady rachunku ekonomicznego były również tutaj spełniane. Podjęliśmy wysiłek i trud dokonania wielu zmian. Nie jest to zadanie łatwe, o czym doskonale wiemy i mamy świadomość tego, że nie wszystkich te zmiany satysfakcjonują. Ale proszę mi wierzyć, że to wszystko, co czynimy, czynimy z rozwagą, czynimy po przeprowadzeniu dokładnych analiz i robimy to wszystko po to, aby jak najlepiej realizować cele, które przed naszą powiatową oświatą. Chcemy, aby nasze placówki były przyjazne uczniom, chcemy, aby były dobrze wyposażone i żeby były dobrze zorganizowanym miejscem pracy dla nauczycieli. Te decyzje, które zapadły, znalazły zrozumienie u większości osób. Zatem wyrozumiałość dla tych niełatwych decyzji bardzo gorąco i serdecznie dziękuję tym, którzy nie byli do nich przekonani. Mam nadzieję, że dostarczymy jeszcze argumentów dodatkowych w postaci dobrego funkcjonowania w nowym kształcie placówek, aby również uznali, że to były decyzje właściwe. Władze powiatu mińskiego dokładają wszelkich starań, aby w kolejnych budżetach na kolejne lata znalazły się środki dla każdej z placówek na remonty, inwestycje. Tak jest od kilku lat i znając atmosferę w Radzie tej kadencji i w zarządzie, którego pracami mam zaszczyt kierować, jestem spokojny o najbliższe lata i znajdowanie środków na realizowane inwestycje. Proszę Państwa, nasze placówki zmieniają swoje oblicze zarówno wewnątrz, jak i oczywiście ten wizerunek zewnętrzny. O tym wymiarze wewnętrznym, niematerialnym to mieliśmy się już okazję przekonać z prezentacji, które tutaj miały miejsce. Możemy się przekonać również wychodząc w tej placówce, ewentualnie odwiedzając nasze placówki. Przykład tych zmian, które dokonują się tutaj w Zespole Szkół Ekonomicznych jest takim właściwym dla większości naszych placówek. Jak widać, trwają prace chociażby przy budowie boiska Orlik. Takie boisko również w tym roku powstaje przy Zespole Szkół, na terenie Zespołu Szkół nr 1. Widać zmienioną elewację tutaj w tym budynku. Te elewacje można zmienione zobaczyć w większości, jak śmiem zaryzykować, praktycznie w każdej naszej placówce.
Mówię o tym dlatego, żeby jakby potwierdzić, że władzom naszego powiatu, Radzie Powiatu, Zarządowi, mnie osobiście również, bardzo bliskie są sprawy oświaty i bardzo nam zależy na tym, aby nasze placówki były coraz piękniejsze, aby były coraz bardziej otwarte, coraz lepiej wyposażone. I wszystkim tym w dniu świątecznym, którzy przyczyniają się do tego, do tych zmian, do tej zmiany wizerunku, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Na zakończenie, drodzy zebrani, 20-lecie Liceum Plastycznego, nadanie imienia to ogromnie ważne wydarzenie w życiu tej młodej placówki, ale jakże pięknie wpisującej się w krajobraz oświatowy naszego powiatu, naszego województwa, śmiem powiedzieć również całego kraju. To jedyna placówka artystyczna, którą prowadzi powiat, jedna z niewielu, naprawdę niewielu, które są w naszym powiecie. Wszystkim pracownikom Liceum Plastycznego, wszystkim uczniom, absolwentom z okazji tego pięknego jubileuszu przekazuję gratulacje. Gratulacje w związku z wszystkimi dokonaniami, które w tym minionym 20-leciu miały miejsce. Przekazuję podziękowania za uświetnianie naprawdę wielu wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego powiatu. Uświetnianie pracami, wspieranie tych wydarzeń, bo to naprawdę w wielu miejscach widać. Życzę, aby placówka w dalszym ciągu rozwijała się. Życzę, aby ten wysoki poziom, który Liceum Plastyczne osiągnęło, był w następnych latach utrzymywany. Jeśli będzie możliwość, a myślę, że zawsze taka jest, to żebyśmy ten poziom wspólnie starali się jeszcze podnosić. Drodzy Państwo, wszystkim moim kolegom, koleżankom, nauczycielom, wszystkim pracownikom oświaty, wszystkim pedagogom, wychowawcom z okazji Święta Edukacji życzę wiele radości, życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, życzę wytrwałości w tej niełatwej służbie. Życzę wszelkiej pomyślności. Pozwolę sobie do tych życzeń przekazać na ręce pani dyrektor Elżbiety Wieczorek te symboliczne kwiaty. Niech one dopowiedzą to, czego nie udało mi się wyrazić w tym moim wystąpieniu. Pani dyrektor, bardzo proszę o przyjęcie. Proszę Państwa, dzisiejsze święto jest okazją do tego, aby tradycyjnie już pracowników naszych placówek wyróżnić nagrodami. Ale zanim o nagrodach starosty, to pozwolę sobie przekazać Państwu miłą informację, że wniosek Zarządu Powiatu o to, aby dyrektorzy dwóch naszych placówek otrzymali nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty, został rozpatrzony pozytywnie. I tak dyrektor zespołu szkół nr 1, pani Małgorzata Beczek oraz dyrektor zespołu szkół zawodowych nr 2, pan Tomasz Płochocki otrzymali nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty, o czym informuję Państwa z ogromną satysfakcją i jeszcze większą przyjemnością. W
Wzorem lat ubiegłych zarząd powiatu, mając do dyspozycji środki uchwalone przez budżecie przez Radę Powiatu, przyznał 20 nagród dla pracowników naszych placówek. Poproszę teraz panią naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji, aby zechciała odczytać nazwiska osób nagrodzonych i wręczymy te nagrody. Już teraz w tym momencie wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratuluję. Życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. A do wręczenia nagród, bo jest ich, jak Państwo zauważyli, aż 20, poproszę wicestarostę pana Krzysztofa Płochockiego, członka zarządu pana Henryka Księżopolskiego i pana przewodniczącego rady pana Mirosława Kusiewicza. Panie naczelniku, bardzo proszę o odczytanie nazwisk. Wyczytane osoby zapraszamy i dokonamy aktu wręczenia. Dziękuję za uwagę. Zarząd Powiatu Miejskiego uhonorował nagrodą starosty panią Elżbietę Wieczorek, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Pozwolą Państwo, że przeczytam życzenia od pana starosty. Szanowna pani dyrektor, z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam pani podziękowanie za sumienną pracę na powierzonym stanowisku. Pełniąc funkcję dyrektora, rzetelnie wykonuje pani obowiązki przy zachowaniu optymizmu i życzliwości wobec uczniów i pracowników. Pani wiedza, umiejętności pedagogiczne, wytrwałość oraz zaangażowanie w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia są wartościowym przykładem dla pani współpracowników i uczniów. Gratuluję pani dotychczasowych sukcesów zawodowych i życzę pełnej satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć oraz spełnienia wszystkich planów. Nagrodę otrzymuje pani Anna Padzik, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sulejówku. Życzenia są podobne treści. Pani Maria Ostaszewska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Nagrodę otrzymuje pani Anna Ościłowska, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 imienia Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Pani Teresa Łodyga, nauczycielka przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Pani Joanna Dębowska-Kępczyk, nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Pani Aldona Zgutka, nauczycielka języka francuskiego, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego imienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.
otrzymuje pani Marzanna Kurowska, nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym imienia Polskiej Macierzy Szkoły. Franciszek Ołtakowski, nauczyciel języka polskiego zespołu szkół nr 1 imienia Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Pan Leszek Zdzisław Radomski, nauczyciel przedmiotów zawodowych zespołu szkół zawodowych nr 2 imienia Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Pani Elżbieta Zelwowiec, nauczycielka języka rosyjskiego i języka polskiego zespołu szkół zawodowych nr 2 imienia Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Pani Izabela Chłopik, nauczycielka chemii zespołu szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim. Pani Marlena Pustoła, nauczycielka języka polskiego zespołu szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim. Katarzyna Winczaruk, nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów zawodowych zespołu szkół agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim. Pan Augustyn Sergiusz Kmiecik, nauczyciel techniki i przysposobienia do pracy zespołu szkół specjalnych imienia Janiny Porazińskiej w Ignacowie. Pani Małgorzata Jolanta Laskowska, nauczycielka specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Mińsku Mazowieckim. Pani Sławomira Aksamitowska-Michalik, nauczycielka języka polskiego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. Pan Piotr Mróz, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. Pani Agnieszka Bandurska, pedagog poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sulejówku. Nauczyciel socjolog poradni psychologiczno-pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. To zapraszamy panią dyrektor poradni po odbiór nagrody dla swojego pracownika. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Prosimy panią dyrektor Elżbietę Wieczorek o wręczenie nagród dyrektora.
Szanowni Państwo, pozwólcie, że przedstawię jeszcze gościa, który reprezentuje posła na Sejm Ziemi Mińskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka, a chodzi mi o pana Michała Nożyńskiego. Bardzo serdecznie witam. Zanim jednak wręczę nagrodę dyrektora, jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że wczoraj otrzymałam informację zwrotną dotyczącą przyznanych medali za długoletnią służbę dla nauczycieli, dla następujących nauczycieli. Mimo że złożyliśmy tych wniosków, uważam, że dużo, 14, no niestety zostało przyznanych tylko 6. Pani Teresa Bąk otrzyma srebrny medal za długoletnią służbę. Pani Dorota Gabor, brązowy medal za długoletnią służbę. Pani Magdalena Jasińska-Szczepańska, brązowy. Pani Justyna Komorowska, srebrny. Pani Monika Kruszewska, brązowy. Pani Agnieszka Paździok, brązowy. I z ogromną przyjemnością również informuję, że złoty medal za długoletnią służbę otrzyma pani Grażyna Osica. Uroczystość wręczenia tych medali odbędzie się 10 października. Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły bardzo dziękuję za codzienny trud i pracę, a nagrodę wręczę następującym osobom. Nagroda dyrektora szkoły dla Małgorzaty Bartnickiej za zaangażowanie w realizację zadań internatu oraz realizację dodatkowych zadań związanych z działalnością statutową szkoły. Bardzo proszę. Szkoły dla Beaty Biszkowieckiej-Rokickiej, wicedyrektora szkoły. Zapraszam. Nagroda dla pani Agnieszki Baździoł, wicedyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zapraszam. Nagroda dyrektora szkoły dla Anny Zabrockiej-Skrzyckiej. Zapraszam. Cieszą się, że ich nauczyciele otrzymują nagrodę. Poproszę panią Magdalenę Idycką, również nauczyciela przedmiotu artystycznego. Nagroda dla Roberta Łupkowskiego. Nauczyciela języka niemieckiego ze Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zapraszam panią Ewę Łodygę, nauczycielkę języka polskiego. Zapraszam pana Tadeusza Górasa,
nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych. Zapraszam panią Barbarę Świątek, naszą główną księgową, dzięki której możemy realizować to, co realizujemy. Zapraszam panią Magdalenę Jasińską-Szczepańską. Jest nieobecna. Zapraszam panią Iwonę Jackowską. Chora. No, gratuluję w każdym razie wszystkim bardzo, bardzo serdecznie i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy gości o zabranie głosu pana Michała Nurzyńskiego w imieniu posła do Sejmu RP Ziemi Mińskiej, sekretarza w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mrocza. Witam państwa bardzo serdecznie z sekretarza stanu. Szanowni państwo, ja myślę sobie, że bardzo jest fajnie pracować w takiej szkole, skoro jest taka euforia tych młodych ludzi, którzy z takim, nie wiem co powiedzieć w zasadzie. Powiem szczerze, że zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie, że młodzież ma tak dobre relacje ze swoimi wychowawcami. Bardzo serdecznie gratuluję. Proszę państwa, ja wiem, że z reguły to jest tak, że tutaj na tym miejscu powinien być pan poseł Czesław Mroczek. Natomiast państwo też słyszeli, co dzieje się dzisiaj w Sejmie. Bardzo uprzejmie państwa pozdrawiam. Ja mam tutaj list do pani dyrektor i do wszystkich państwa, który pozwolę sobie przeczytać i też w imieniu pana posła i pana sekretarza stanu państwa bardzo serdecznie i gorąco pozdrowić. Pani dyrektor Elżbieta Zofia Wieczorek, Grono Pedagogiczne, Społeczność Uczniowska, Liceum Klasycznego w Mińsku Mazowieckim. Szanowna pani dyrektor, szanowni państwo. Dziękuję bardzo za zaproszenie na uroczyste obchody 20-lecia Liceum Plastycznego oraz Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Niestety wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe nie pozwalają mi być z państwem w tym uroczystym dniu. Pragnę zatem tą drogą przekazać serdeczne życzenia i pozdrowienia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty w powiecie miejskim. Z okazji 20-lecia Liceum Plastycznego oraz nadania tej placówce imienia Elwiro Michała Andriolego, patrona wielce zasłużonego dla naszej ziemi, chciałbym wyrazić uznanie dla całej społeczności szkoły za wytrwałość i determinację w kształtowaniu i umacnianiu jej dobrego wizerunku. Ten jubileusz to zasługa wielu wspaniałych pedagogów oraz pracowników administracyjnych, których odpowiedzialność oraz postawa wobec stawianych zadań uczyniły z liceum renomowaną placówkę oświatową. Dzisiejsza uroczystość wpisuje się także w obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Proszę zatem przyjąć najlepsze życzenia, wyrazy szczególnego uznania i wdzięczności. Na nauczycielach i wychowawcach spoczywa szczególny rodzaj odpowiedzialności, bowiem to dzięki wam dzieci i młodzież zdobywają nie tylko odpowiedni zasób wiedzy, ale poznają też wzorce postępowania, które pozwalają im godnie i bezpiecznie przejść przez życie. Życzę państwu, aby wasz trud nagradzany był sukcesami waszych wychowanków oraz by otaczała państwa serdeczność i życzliwość ludzi. I ja muszę powiedzieć, że te ostatnie zdania bardzo korespondują z tym, co usłyszałem. Także to nie są życzenia na wyrost. Na pewno tak jest i państwo na to życzliwość zasługują. Zresztą było słychać. Proszę państwa, myśmy się zastanawiali, szczerze mówiąc, z panem ministrem Mroczkiem, jak połączyć wojsko i plastykę. I muszę państwu powiedzieć, że prawie nam się udało, bo na ręce pani dyrektor chcemy przekazać zbiór takich reprodukcji plakatów z wojny 20 roku, z wojny polsko-bolszewickiej. I myślę, że to może być pewnego rodzaju ciekawostka, bo to jest rarytas, to jest wydane w bardzo ograniczonym nakładzie. Myślę, że szkole się przyda. Mam również dla pani dyrektor z okazji takiego jubileuszu taki uroczysty ryngraf od sekretarza stanu. Myślę, że znajdzie godne miejsce tutaj w tej placówce. Serdecznie państwu dziękuję i bardzo, bardzo gorąco życzę wszystkiego, co najlepsze dla wszystkich państwa i dla młodzieży oczywiście. Dziękuję bardzo. Prosimy teraz o zabranie głosu reprezentanta z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szanowni Państwo, pan minister Tadeusz Sławecki niestety nie mógł dzisiaj przybyć do Państwa, choć bardzo się starał, ale przekazuję Państwu słowa, które przeczytam. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej oraz jubileusz 20-lecia Liceum Plastycznego. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty pragnę złożyć wyrazy szacunku i życzyć, aby codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionej misji. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzę, aby wdzięczność obecnych uczniów wynagradzała Państwu trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę spełnialiście Państwo w ich życiu. Z okazji 20-lecia Liceum Plastycznego proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje i słowa uznania. Jestem przekonany, że wieloletnia tradycja szkoły wniosła nieocenioną wartość do rozwoju miasta oraz pozwoliła kształtować dzieci i młodzież w duchu umiłowania sztuki. Gratulując, pragnę złożyć życzenia kolejnych 20 lat wspaniałych sukcesów i satysfakcji z działań dydaktycznych. Dla wszystkich pracowników oświaty kieruję wyrazy uznania oraz życzenia wytrwałości w pełnieniu swojej misji i szacunku wychowanków. Z wyrazami szacunku Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Prosimy o zabranie głosu przedstawiciela mazowieckiego kuratora oświaty. W takim razie poprosimy radnego sejmiku mazowieckiego, dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej, Leszka Celia. Pani dyrektor, ja pozwolę sobie naruszyć ten scenariusz i bardzo chciałbym zaprosić panią Joannę Janicką, przedstawiciela i szefową PTTK oddziału Mińsk Mazowiecki oraz pana Roberta Lewandowskiego, szefa Fundacji Andriolego i Muzeum Andriolego Józefowie. A to dlatego, że dzisiejszym naszym bohaterem, wielkim bohaterem tej szkoły Liceum Plastycznego Miasta Mińsk Mazowiecki, Powiatu Mińskiego i całego Mazowsza jest Elwirą Michał Andrioli. I w to 20-lecie istnienia Liceum Plastycznego, nadanie tegoż imienia. Nie wyobrażam sobie, i my we trójkę nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś inny mógł być tym wielkim patronem tej szacownej szkoły plastycznej, jednej z niewielu w Mińsko-Mazowieckim, jedynej w zasadzie takiej poważnej, plastycznej i niewielu w powiecie mińskim. Chciałem powiedzieć, że dlatego tutaj we trójkę stajemy, ponieważ od kilku lat prowadzimy wielki projekt, który ma zarazić cały powiat miejski, cały powiat otwocki i zarazić całe Mazowsze. Projekt pod nazwą Ziemia Andriolego. Rozumiem w tym momencie, że Liceum Plastyczne i Zespół Sztuk wpisuje się jako czwarty koalicjant tego wielkiego kulturowo, tradycyjnie historycznego projektu, niezwykle prestiżowego dla Mazowsza. Chciałem również panią dyrektor poinformować i pana starostę, że bardzo możliwe, że uda się radnych sejmików województwa mazowieckiego przekonać, aby w projekcie strategii rozwoju Mazowsza do 2030 roku w dziale kultura, tradycja, historia, turystyka ten właśnie projekt Ziemia Andriolego wpisać. Wszystkiego najlepszego pani dyrektor, gratulacje dla całego zespołu, pracowników oświatowych, dla całej młodzieży. Trwajcie dalej przy Andrioli i zarażajcie Andriolim wszystkich mieszkańców miejsca i powiatu poprzez wychodzenie z murów z tej szkoły i pokazywanie się na zewnątrz przy różnych projektach artystycznych. Wszystkiego dobrego. Pani Jan. Zatytułowany Ziemia Andriolego. Powiem tak, w najśmielszych tam jakichś marzeniach nie myślałam, że tak szybko nastąpi nadanie imienia Elwira Michała Andriolego właśnie Liceum Plastycznemu w Mińsku Mazowieckim.
Wszystko zaczęło się właśnie w 2008 roku, kiedy to był realizowany projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski. Łączyło się kilkanaście szkół z powiatu mińskiego i z powiatu otwockiego. Efektem była książka, która prezentowała dorobek uczniów. Kolejnym działaniem był Rok Andriolego w 2011 roku, w który właśnie łączyło się bardzo mocno liceum plastyczne. Wiele imprez było właśnie z udziałem młodzieży liceum plastycznego. Dzisiejszy efekt to już nadanie imienia. Bardzo gratuluję tego takiego szybkiego działania i przedsięwzięcia. Natomiast no, szkole życzę samych artystów na miarę właśnie Andriolego. Gratuluję. Ja również gratuluję wyboru imienia patrona. W imieniu Fundacji Andriolego i w imieniu naszym chciałbym na ręce pani dyrektor przekazać dla społeczności szkolnej portret. Portret Andriolego wykonany przez jego przyjaciela Savarego Pilatiego. Szanowny Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie. Bardzo dziękuję za tę możliwość obchodzenia wraz z Państwem Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej oraz 20-lecia istnienia Liceum Plastycznego. Przede wszystkim chciałbym złożyć wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego święta, będącego tym momentem w roku, kiedy najmocniej uświadamiamy sobie rolę szkoły i wychowania w naszym życiu. Powszechnie uważa się, że to rodzice kształtują dobre postawy swoich dzieci i przekazują im najważniejsze wartości. Jednak wszyscy wiemy, jak ogromną rolę odgrywają w tym procesie również nauczyciele. To Państwo rozbudzacie w najmłodszych ciekawość świata. Pomagacie w obraniu drogi życiowej, kształtujecie młode umysły. Pomagając w pokonywaniu wielu barier, motywując do wytężonej i sukcesywnej pracy, jesteście współautorami wielu sukcesów swoich uczniów i za to Wam serdecznie dziękujemy. Dzisiejszy dzień to również jubileusz Mińskiego Liceum Plastycznego, szkoły, w której uczą się osoby szczególnie utalentowane, której progi opuszczają zarówno świetnie przygotowani graficy, plastycy, jak też i prawdziwi artyści. Dla historii sztuki 20 lat to zaledwie nic nieznacząca chwila, ale dla szkoły jest to pamięć o szerokim gronie wspaniałych nauczycieli i wielu pokoleniach wykształconych pod jej dachem absolwentów. Konsekwencja i zdecydowanie w rysowaniu i podtrzymywaniu dobrego wizerunku Liceum Plastycznego jest zasługą zarówno niepowtarzalnej kadry, jak i wyjątkowych wychowanków. Życzę wielu sukcesów na kolejne lata i niech zawsze otacza Państwa życzliwość oraz serdeczność innych ludzi. Jednocześnie gratuluję Pani Dyrektor wspaniałego patrona, który od dzisiaj będzie symbolem i wizerunkiem Liceum Plastycznego. Proszę również przyjąć ode mnie bukiet kwiatów, który jest wyrazem życzeń od całego samorządu mińskiego.
Prosimy teraz o zabranie głosu prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w oddziału w Mińsku-Mazowieckim, pana Stanisława Mejrzutowicza. Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Powiatu chciałem przede wszystkim pogratulować pani dyrektor Radzie Pedagogicznej tak no małego, acz zacznego jubileuszu, bo ktoś by nie chciał mieć 20 lat. 20 lat istnienia tej szkoły i jej działalności udowodniło, że szkoła spełnia swoją rolę. Jest potrzebna nie tylko tu w powiecie, jak słyszeliśmy z wypowiedzi, wiemy, takich szkół jest niewiele na terenie całej Polski. Jednocześnie chciałbym chciałem potwierdzić i podziękować w obecności tak zacnego grona, że Liceum Plastyczne w każdej chwili, kiedy było potrzebne, w ramach swoich możliwości wspierała działalność związku od strony tej artystycznej, przygotowania, tak za panowania, że tak powiem, obecnej pani dyrektor, jak za jej poprzednika, pana dyrektora Stępniewskiego, za co dziękujemy. Proszę Państwa, pan starosta powiedział, że jest to tradycją, bardzo dobrą tradycją, że obchody Dnia Edukacji Narodowej zbiegają się zazwyczaj, są umiejscowiane w szkołach, gdzie są rocznice. Wobec powyższego również my jako związek chcieliśmy się przyłączyć do życzeń sami sobie i wszystkim tutaj obecnym, związanym z oświatą i pracującym w oświacie. Pozwolę sobie odczytać od zarządu list. Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele i pedagodzy, pracownicy administracji i obsługi, z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny mamy możliwość złożenia najserdeczniejszych życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty powiatu mińskiego za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielką rolę w edukacji społeczeństwa odgrywa wiedza, oddanie i rzetelne wykonywanie pracy przez nauczycieli, wychowawców i pedagogów. To dzięki Państwa ofiarności i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę, kształcić umysły, doskonalić talenty. Wszyscy wiemy, że jest to praca niełatwa, która wymaga szczególnych predyspozycji i poświęcenia, jak również entuzjazmu i życzliwości w podejmowaniu wyzwań, bo wszak entuzjazm jest matką wysiłku, bez niego nic wielkiego nigdy nie osiągnięto. W związku z dzisiejszym świętem Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim życzy całej społeczności nauczycielskiej powiatu mińskiego satysfakcji z pracy zawodowej oraz uznania i szacunku wychowanków, rodziców i władz. Wszystkim, którzy są związani z oświatą, życzymy wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Tak na koniec, tu także słowa pana starosty trochę spowodowały. Chciałbym powiedzieć, abyśmy śpieszyli się świętować ten dzień, bo jeżeli pójdzie tak dalej, jak to rząd zamyśla, to nie wróży nic dobrego dla stanu nauczycielskiego. Zgadzam się z panem starostą w jednej rzeczy, że mimo rosnących rokrocznie dotacji dla szkół, jest ich za mało. No i za mało, po prostu wszyscy wiemy, że za mało. Ale z całą mocą chciałbym podkreślić, ale to nie do pana starosty, tylko ogólnie, że nie jest to wina nauczycieli. I nie jest to wina ich wynagrodzeń. I nie jest to wina karty nauczycielskiej. Gdzieś na górze coś jest nie tak. Gdzieś się coś nie tak oblicza,
a wskazuje się palcem na tych na dole. Przecież to nie ja z panem starostą ustalamy wynagrodzenie nauczycieli. Skoro ktoś na górze ustala, to ktoś powinien to wypełniać, a później nie spychać na dół i tu, że tak powiem, wsadzać kij w mrowisko między nauczycieli, władze i związki zawodowe. Więc jeżeli by poszło tak, co jest powszechnie rozpowiadane, że najlepiej jakby nauczyciele wszyscy byli kontraktowi na 10 miesięcy, a jeszcze idąc dalej na umowy śmieciowe, no to może za kilka lat nie spotkamy się na takiej uroczystości, bo tak jak mamy przykłady ze służbą zdrowia, co się dzieje, rozkład jest i w nauczycielstwie też postąpi. Przykro mi, że przy takiej uroczystości, ale no mówimy pięknie, ładnie, gratulujemy sobie nawzajem. Natomiast wszystko jest wokół. Słyszymy, że pani minister ma przedstawić propozycję zmian. No i to wtedy się okaże, do czego doprowadzi. Wracając do weselszej, chciałem na ręce gospodyni dzisiejszej uroczystości złożyć kwiaty i przekazać ten żywiec. Proszę o zabranie głosu pana Jarosława Chochnarskiego, reprezentującego komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Panie starosto, pani dyrektor, drodzy państwo, z okazji 20-lecia powstania Liceum Plastycznego w imieniu komendanta, wszystkich żołnierzy i pracowników Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, czyli od nas nauczycieli w mundurach, chciałbym złożyć gratulacje oraz wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia. I również podziękować za dotychczasową współpracę pani dyrektor z naszą jednostką. Chciałbym w tym dniu, Dniu Święta Edukacji Narodowej, załączyć również życzenia dla wszystkich nauczycieli. Zdrowia, osobistego szczęścia, wytrwałości w wypełnianiu tego trudnego, odpowiedzialnego, ale jakże potrzebnego i ważnego zawodu. Wszystkim wyróżnionym i oznaczonym chciałbym pogratulować. Dziękuję bardzo. Panie starosto, pani dyrektor, szanowni goście, drodzy pracownicy oświaty, uczniowie. Gratulując tak wspaniałego jubileuszu, który dzisiaj obchodzimy przy okazji Światowego Dnia Edukacji Narodowej, chciałbym państwu jeszcze jedną rzecz pokazać, którą warto pokazać i zrobić konkurencję tej szkole Liceum Plastycznego. Na ręce pani dyrektor mam przyjemność w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 imienia Powstańców Warszawy w Mińsko-Mazowieckim przekazać statuetkę małego powstańca, która została wykonana na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 imienia Powstańców Warszawy. Jest to wyzwanie dla państwa. Jest to wyzwanie dla państwa i prosimy o replikę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dziękuję państwu bardzo.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, reprezentujemy klub absolwentów tego zespołu szkół zawodowych. W imieniu klubu serdecznie chcieliśmy pogratulować raz z okazji tak wielkiego święta całej kadry nauczycielskiej, a dwa z okazji jubileuszu liceum plastycznego. Tak się składa, że w tym budynku pierwszy rok działała również szkoła reklamy i dekoratorstwa przeniesiona z Piły w 64 roku, której pierwszą absolwentką jest tu jedna z naszych koleżanek. Poza tym, trochę też o nas, my jesteśmy z kolei pierwszymi absolwentami tego budynku. Tu zdawaliśmy pierwszą maturę oboje. To tyle. To tyle z historii, natomiast chcieliśmy serdecznie podziękować pani dyrektor i gronu pedagogicznemu, a pani dyrektor osobiście za to, że chce nas tutaj przytulić i umożliwia nam pracę. Myślę, że to jest bardzo dobre podejście, dlatego że absolwenci podtrzymują pamięć o szkole i roznoszą ją nie tylko po kraju, ale sądzę, że i poza granicami. Także serdecznie dziękujemy i w imieniu absolwentów chcieliśmy złożyć skromną wiązankę kwiatów na ręce pani dyrektor. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Coś jeszcze? Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, zawsze od samego początku powstania liceum sympatyzowałam z tą szkołą, jako że również jestem plastykiem. Także gratuluję wyboru patrona. Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Uczniom życzę wytrwałości Michała, bo pan Andriolli kochał to imię, był Polakiem, mimo że miał korzenie włoskie. Przede wszystkim życzę pracowitości i sukcesów w następnych latach. Dziękuję bardzo nauczycielom wszystkim. Życzę zdrowia, sukcesów i wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić. Proszę o zajęcie miejsc. Dziękujemy i prosimy panią dyrektor Elżbietę Wieczorek o zabranie głosu. Chciałabym może przedstawić naszą pierwszą absolwentkę tej szkoły reklamy, pani Aniu. Bardzo serdecznie panią witam. Proszę się pokazać. Chciałabym podziękować wszystkim instytucjom, osobom, które wspierają nas w różnych działaniach, pomagają realizować zadania szkoły. O pomoc poproszę moje koleżanki, panią Beatę Biszkowiecką-Łakicką i panią Agnieszkę Pasią. Chcielibyśmy
podziękować panu Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu, staroście miejskiemu, za wspieranie działań szkoły we wszystkich jej obszarach. Bardzo dziękujemy. Zapraszam pana Krzysztofa Puchockiemu, któremu również w imieniu społeczności szkolnej dziękuję za wspieranie działań szkoły. Dziękujemy panu Mirosławowi Kusiewiczowi, przewodniczącemu Rady Powiatu Miejskiego. Zapraszam panią Agnieszkę Kalinowską, przewodniczącą Rady Rodziców, na której ręce chciałabym podziękować Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych, dzięki której możemy realizować wiele różnych przedsięwzięć, którzy nas wspierają nie tylko finansowo. Bardzo, bardzo dziękujemy. Podziękowania dla pana Tomasza Pałdyny, dyrektora Studium Języków Obcych. Podziękowania do pani Haliny Strzemskiej, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim. Podziękowania składamy również panu dyrektorowi Michałowi Grochockiemu, dyrektorowi oddziału Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, z podziękowaniem za wszelką pomoc okazywaną w realizacji działań szkoły. Na ręce pana Jarosława Chapnowskiego chciałabym złożyć podziękowania panu pułkownikowi Sławowi Chrzanowskiemu. Chcieliśmy również podziękować panu Sławomirowi Gromuskiemu za wspieranie działań szkoły. Zapraszamy pana Dariusza Wąsika. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszam panią Małgorzatę Gajowniczek, właściciela firmy Office 1, którym również bardzo dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję państwu wszystkim, którzy pomagacie nam realizować wszelkiego rodzaju zadania. Szczególnie właśnie kieruję słowa uznania i podziękowania, nie uznania, podziękowania do Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, do Studium Języków Obcych, do Banku Spółdzielczego Rolnictwa i Rzemiosł Różnych, firmie Kozbud, firmie Piekarnia Ciastkarnia Gromulski, firmie Tatulo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na część artystyczną, aranżację i przygotowanie koncertu pan Roman Bachowicz. Nie, to nie.
teraz wystąpi Krzysztof Michnan ze swoim gitarowym 12.11. Thank you.
bardzo. Co każe im powracać, co
Która
małych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, nie chcesz cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi, jak nam deszcz za. Cały ten świat nie znaczy nic, ani nic nie wie. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Najlepszą z twoich chwil. Dziękuję. Słychać? TV.